że jestem człowiekiem, który jest takim głębokim patriotą i zależy bardzo na Polsce, to cały czas tak myślałem, co to dla nas oznacza. I tutaj spotkałem się z Katarzyną z tutejszej, z Młodych dla Polski, która mnie zaprosiła po prostu, że się potencjalnie podzielę jakimiś takimi dobrymi praktykami, które mogą być dla Państwa przydatne, tak, jeśli chodzi o studiowanie. I teraz tak, taka fundamentalna zupełnie sprawa, o właśnie, to jeśli chodzi o Harvard, żeby potem było klarowne, co chcę Państwu powiedzieć, to jest uczelnia, która w sposób absolutnie świadomy i dosykulatny kreuje elitę nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale dla całego świata. To jest jakby fundament, żeby to zrozumieć. Czyli na przykład, ja często spotykam się z takim pytaniem, jak będzie wyglądał polski rynek pracy za 5 lat? Co warto studiować? Jakie zawody będą popularne? Na Harvardzie nie wypada w ogóle takiego pytania zadać, dlatego że nie prognozuje się przyszłości, tylko się ją tworzy. Absolwent Harvardu ma stworzyć te nowe miejsca pracy, ma stworzyć ten nowy świat, a nie wyjść jakąś grę, którą ktoś inny skonstruował. I teraz to, co chciałem powiedzieć Państwu, tak jakby na wejściu. Ja spotkałem dziesiątki studentów na Harvardzie, na MIT i wiem jedno. Oni się niczym specjalnie nie różnią od studentów w Polsce. A nawet powiem więcej. Spotkałem więcej w Polsce inteligentniejszych, piękniejszych duchowo studentów jak tam. Natomiast nie ma w Polsce miejsca, które by spowodowało, że taki styl myślenia jest u nas, że ja mam stworzyć tą przyszłość, ja mam stworzyć te miejsca świata, te nowe miejsca pracy, ja mam stworzyć te gry, którą reszta świata będzie brała. I Państwo macie bezwzględnie potencjał, żeby takie rzeczy robić, natomiast jest strasznie przykro, że w Polsce nie ma niestety, przynajmniej według mojego rozeznania, wyższej uczelni, która by świadomie te najlepsze talenty w tym stylu myślenia prowadziła. Jak to robią na Harvardzie? Ja może powiem, co można zrobić już u nas tu teraz, tak, w kontekście tych dobrych praktyk, tak żebyście Państwo te wielkie wyzwania przed sobą stawiali. Pierwsza rzecz, to jest w ogóle charakterystyczne, może nie tylko dla Harvardu, dla całego systemu amerykańskiego, że studiujecie dwie dziedziny równolegle, czyli mamy tak zwany major, czyli ta moja główna specjalizacja, mój główny kierunek studiów. Na przykład tak jak ta dziewczyna tutaj studiuje fizykę doświadczalną. I to jest jej podstawowa ta koncentracja, ale oprócz tego. Dobrze jest też, żeby ona studiowała coś, co jest rozszerzeniem widzenia świata, rozumienie świata. Na przykład historię sztuki. Czyli zupełnie inna tematyka. I to jest tak zwany minor, czyli taka, bym powiedział, poboczna specjalizacja. Być może ta pierwsza to jest racjonalna decyzja taka, co mam robić w życiu, a ten minor jest bardziej takiego serca, tak? co ja lubię. Natomiast oni na to tam zwracają niezwykłą uwagę, żeby była pewna interdyscyplinarność wykształcenia i poznawanie różnych języków, powiedzielibyśmy, poznawanie różnych sposobów opisu rzeczywistości. Często się jest tak złożone, że posiadanie takiego jednego jakby języka opisu bardzo zubaża i nie pozwala na przykład być tym kreatorem. Żeby być tym kreatorem, trzeba mieć takie bardzo szerokie, czyli kilka języków, kilka rozumień rzeczywistości. I tutaj nie bez pozory ten zdjęcie zdjęcie jednego z najsłynniejszych akademików na Harvardzie z widokiem właśnie na rzekę Charles. Tam na przykład nawet system umieszczania studentów w pokojach akademickich, oni tam sobie spędzają to kolejne lata, polega na tym, że na przykład, nie wiem, jak ktoś studiuje ekonomię, to na pewno nie będzie miał w pokoju kogoś, kto studiuje ten sam kierunek studiów, tylko dostanie, nie wiem, biologa albo fizyka. Czyli żeby oni na całym się tam challenge'owali, tak, żeby oni tam mieli te różne widzenia świata, żeby oni mieli z sobą dyskusję, żeby oni się nawzajem od siebie uczyli, a nie, że oni mają tak samo ten świat poukładali, no i w zasadzie będą sobie tylko pokakiwać, tak, czy będą tym samym językiem rozmawiali. I teraz tak, Państwo
w seminarium, żeby sobie ten manual zrobić po prostu we własnym zakresie. Prawda? To jest jakby absolutnie możliwe do zrealizowania. Natomiast to, co mnie absolutnie zachwyca, że teraz jest taka sytuacja, że my możemy takie rzeczy, w zasadzie te najlepsze wykłady, tych najlepszych ludzi z tego świata oglądać w internecie. Więc to, że Państwo każdą najlepszą uczelnię macie na YouTube, czy nawet na specjalizowanych serwisach, czy można te wszystkie wykłady, najważniejsze wykłady oglądać, no to jest coś, co mi po prostu zabiera teraz masę czasu, bo tak można w tym się trochę też utopić, z tym ostrożnie, ale bardzo też polecam kanał Akademii. Jeśli ktoś nie zna, to to jest po prostu moim zdaniem mistrzostwo świata, jeśli chodzi o umiejętność nauczania online. Mi się wydawało, że się nie da uczyć przez internet, czy zaglądanie jakichś filmów na YouTube. Teraz już wiem, że to się da. To jest na pewno kanał Akademii. I tam na samym dole Państwu też dałem, to jest taka bardzo niszowa sprawa, te materiały dostały. CS50 to jest najpopularniejszy wykład na Harvardzie na pierwszym roku z computer science, ale przeprowadzony w jednej formacie. Czyli ktoś powiedzmy skupił się na historii, a chciałby zrozumieć, o co chodzi w informatyce. To idzie na ten CS50. A jak Państwo wejdziecie na tą stronę CS50.net, to tam macie wszystkie filmy, wszystkie materiały. Takich rzeczy jest smutno w świecie. Więc proszę, jak już szukać, wydaje mi się, że każdy tą swoją drugą specjalizację, tą swoją drugą pracę rozwinie. Następna taka silna rekomendacja. To jest coś, co się w kulturze amerykańskiej nazywa teamwork, czyli umiejętność pracy ze sobą. Tego się nikt nie nauczy na sali wykładowej, to trzeba praktykować. Umiejętność pracy ze sobą mówi coś takiego, że nawet jak ja mam super rozwiązanie, najlepsze, optymalne, to jeśli jestem w jakimś zespole, to ja muszę z nim współpracować, to ja muszę koordynować swoje myślenie, swój styl pracy i czasami, jeżeli w praktyce realizujemy zadania możliwe do realizacji, a nie optymalnie najlepsze. Czyli ja powinienem umieć być z innymi razem i zrobić coś razem. I to jest super ważne, bo współczesnego świata nie rozwija się poprzez takie, nie wiem, gwiazdorstwo, taką pracę pojedynczą. To się w zasadzie nie wydarza. Jeśli my chcemy zmieniać świat, prowadzić świat, musimy pracować ze sobą. Musimy pracować ze znajomymi, z różnych grupami, które znamy, jak najbardziej. Ale musimy umieć z tymi razem ze sobą, tak? Czyli to jest niezwykle ważna rzecz. To się też wiąże. Ja jeden z przyczyn dałem tutaj do Młodzi na Polski. Bo to jest dla mnie klasyczna taka inicjatywa tutaj, co Państwo robicie. No to jest tak, praca ze sobą. To jest działalność domu i domu. To jest jakieś one fundamentalne w takim kontekście myślenia o zmianie świata. I to, co jest super ważne, czego ja nie wiedziałem, będąc studentem, a potem mi owocowało całe życie, całe dorosłe życie. Więzi społeczne, jakie kreuje się w tym wieku, miał 20 lat, to one de facto potem nigdy tak się nie więzi, się już się nie kreuje. I jeśli jest się w dobrym towarzystwie, poznaje się ciekawych ludzi w tym okresie, którzy coś chcą, którzy mają sobą w sobie pasję, coś chcą zmieniać, to potem to ten taki networking działa bardzo silnie. On potem się już nie zostanie nigdy później tak silnie wytworzyć. Więc też Państwu radzę, jakby zwracać uwagę na to, żeby być w grupie i być w dobrym grupie, tak? Takich ludzi, którzy naprawdę mają ten błysk, to czasami może być silne napięcie. Chodzi o to, żeby być w takim otoczeniu. Z tym się też wiąże następna rzecz, która jak jest mówiona w Polsce, przepraszam, ale która jest, to dla mnie było odkrycie, sport. I to nie sport w takim znaczeniu, że uczelnia poprzez sport się tam jakoś reklamuje, bo nie uczelnie amerykańskie, prawie uczelnie amerykańskie, dokładnie te skrytyczne mechanizmy promocji. Natomiast sport tak naprawdę oznacza kształtowanie pewnych fundamentalnych struktur, które są ważne w kontekście rozwoju. Ta oferta harvardzka jest zresztą w ogóle niezwykle bogata, tak? Tutaj każdy jest się w stanie odnaleźć. Ale co tak naprawdę oznacza uprawianie sportu? To jest
To oznacza dyscyplinę, to oznacza systematyczność, to oznacza kształtowanie podstaw przywódczych, to oznacza solidarność zespołu, pokonywanie trudności i zmierzanie się z porażkami. Proszę pamiętać, że jeśli ktoś tak zaczyna działać, faktycznie chce coś zrobić, to jest więcej porażek jak zwycięstw. To się bardzo często wypada. Natomiast to, co jest super ważne, to jest to, żeby wstawać i być tam, tak? Żeby się nie pomagać. I to jest i tego typu sposób się kreuje właśnie między innymi w taki sposób. Mnie to strasznie boli, jak ja widzę ten WS, tak jak powiedział w tym takim polskim dynamikiem, jak w ogóle się ten wymiar zatraca. Oczywiście dobrze jest uprawiać takie sporty, które kreują te zasoby. Działalność jest niezwykle silna, tak? Chodzi o zdrowie i życie, to zależy od mojej podstawy, od moich umiejętności. Natomiast tak powiem Państwu, zapytanie o szczerze. W tym okręgu okolicy Kęby, czy okolicy, gdzie są te najlepsze uczelnie amerykańskie wschodniego wybrzeża, już mamy laureatów Nagrody Nobla, nawet chyba na to jest chyba najwyższa na świecie, bo tam na całym Harvardzie jest chyba 9 wyrażających produkcji, na Amerykanie chyba 14, to jest naprawdę dużo. To skąd ma jeszcze taki wymiar, jak powiedział, trochę statystyczny? Na tej zasadzie, że jeśli ktoś jest na pewnym poziomie intelektualnym, to nie musi tak? To znaczy, to też tam, jakbym powiedział, taki fitness, też jest takim elementem pewnej kultury, tak? Kolejna rzecz, to już jest trzecia praktyka, czwarta, to jest umiejętność krytycznego myślenia. My mamy teraz jakby dwa takie super ważne konteksty. Pierwsza rzecz to jest ta, że dostęp do informacji jest już teraz totalny. I coś takiego bardzo pięknego powiedział już Jerzy Jacek z ekonomii, Herbert Simon, że teraz najważniejszą z umiejętności menadżerskich człowieka żyjącego w współczesności jest umiejętność filtrowania informacji i oceny tych informacji, które do nas docierają. Czyli, że jest tego natłoku tego różnego rodzaju wydarzeń, tego wszystkiego, co jest z mainstreamu telewizyjnego, Facebooków, Twitterów, gazet i tak dalej, żeby umieć wybrać rzeczy, które naprawdę są istotne, są ważne. Czyli to się wiąże z umiejętnością takiej oceny informacji i logicznego myślenia, zestawiania faktów, prowadzenia wnioskowań, które wykraczają poza takie standardowe jeszcze. Czyli bardziej złożonych, czytania bardziej złożonych związków przyczynowych skutkowych. To nie są łatwe rzeczy. To nie jest tak, że takie rzeczy można się nauczyć, takie rzeczy można ćwiczyć. I proszę nie tak sobie wmówić, że jeśli ktoś wykonuje takie złożone myślenie, to to jest zaraz, nie wiem, kreowanie jakiejś teorii z historii. Ja często zauważam, tak jakbym powiedział, czasami godzinanie komuś skrzydła na zasadzie, że tam już tak już nie kombinuje. Tak? Proszę myśleć, proszę kombinować, proszę porównać się do swojego rozumu, swojego rozsądku. I jakby w tym kontekście ten pasek nadrobał, ja podejrzewam, że chyba tutaj niewiele będzie osób na tej sali, które wie, co ten pasek reprezentuje, bo to jest bezpośrednie nawiązanie do tego, co mówię. To jest jeden z najsłynniejszych wynalazków w polskiej szkole logicznej przedwojennej. To jest polska notacja logiczna, która ale o tym mówię, ludzie mają niesamowitą tradycję w Polsce, jeśli chodzi o umiejętność, pewną kulturę myślenia i podstawy, takie w tym kontekście zostały zrobione. Więc jak chciałem tylko wspomnieć o jakichś takich rekomendacjach, to bezwzględnie logika, filozofia klasyczna, tak, to w tym miejscu jesteśmy, tak, Arystotelesem, tylko tego machlecą, to jest absolutnie podstawowa lektura. Ale specjalnie wypowiadam te dwie książki Cezna Maria Bochińskiego. Dlatego, że to jest jakiś taki, dla mnie niesamowita rzecz, taka zapomniana w współczesnej Polsce. Bo tak, to co byśmy zrobili, jeśli chodzi o polską szkołę logiczną, bo
autorze Warszawy Katowej. I te dwie książki współczesne na tym myśleniu Cezary Bochyńskiego Czystotopowo. To są nasze piękne takie przykłady pokazania tego, jak w praktyce ten taki zdrowy rozsądek i myślenie logiczne. I w końcu ostatnia rzecz, którą uważam za fundamentalną, to jest pewna postawa mnie jako człowieka żyjącego w danej zależności. Dla mnie to było w sumie trzecie doświadczenie. Ja sobie uświadomiłem, że ja tam będę wszedł. Więcej razy stałem na baczność, słuchałem w ukrytym Stanach Zjednoczonych, a patrząc na sztandę Stanów Zjednoczonych i na swych oczach ludzi, którzy stali wokół mnie, jak w ostatniej wydarzy w Polsce. Ta ilość wydarzeń, która odwoływała się do tych takiego pięknego patriotyzmu, do tych podstawowych wartości, była tak dużą w stosunku do tego, co ja mam tutaj, że w Warszawie, że ja sobie pomyślałem, że może coś nawet złego się u nas dzieje w sytuacji, kiedy zupełnie naturalna postawa bycia patriotą, kochana swojego kraju, swojego języka, swojej kultury, manifestowana w tym, jest czymś absolutnie naturalnym i oczywistym, czego nie należy się wstydzić. Proszę nigdy nie tak sobie mówić, że to jest coś, nie wiem, obciachowego, czy europejskiego, czy nie wiem, mało jakiegoś kuriozalnego. To jest. A proszę jeszcze zwrócić uwagę na coś takiego, że ja mówię o miejscu, które jest jednym z najbardziej liberalnych miejsc w Stanach Zjednoczonych. Tam mamy bardzo dobre demokraci, tam w ogóle oni są bardzo nacjonalni, bardzo lewicowi. Więc jeśli ja takie doświadczenia miałem tam w Cambridge, to nie jest sobie trudno wyobrazić, jak to wyglądało na pamięci w Teksasie, tak? Które są takie, bym powiedział, czy do domu. To jest coś, co u mnie zbudziło jakiś taki wielki zachwyt. I nie z powodu tam na tym drogu zdjęciu jeszcze mam taki jeden slajd, który pokazuje kampus Karpackiej Szkoły Biznesu. To jest umiejscowione, o tutaj tak w samym centrum, taki walec. To jest kaplica. I de facto każdy kampus ma swoją kaplicę. Oczywiście mówimy o Stanach Zjednoczonych, czyli to jest jakby takie miejsce, które można by namiąć na celebrację, prawda? Czyli nie wiem, protestanci mogą namiąć katolicy i tak dalej. Ale to są takie miejsca, gdzie jest takie myślenie o tym, że to jest nie tylko szkoła, która ma mnie uczyć, ale to też jest szkoła, o której się myśli o pewnych wartościach, które mnie dostają. I jest w tym kontekście też bardzo szczególne myślenie o religii, o takiej metafizyce życia, która jest niezwykle istotna. I ten wymiar nie jest w żaden sposób wykreślany czy zapomniany, tylko bardzo szybko praktykowany i wspierany. Pamiętam, jak tam na samym początku pojechałem i wiedziałem, kiedy są te przemy, że pójdę, żeby tak wesprzeć. Nikt w ogóle nie chodzi, więc to pamiętam, poszedłem właśnie do takiej kaplicy na kampusie, na Kibon, gdzie to nowy tam już w ogóle było 90 jakiś ministra, taka techniczna uczelnia w ogóle. I nawet była jedna z najpiękniejszych przeżyć. Ja po prostu nie byłem w stanie się dostać na tę przeżyć. Tam przyszło, tam sama ta kaplica była zabita po prostu młodzieżą. Średnia wieku była, nie wiem, 25 lat, ale bo tam nie pasowało tak w swoim wieku. I tam było tylko kilku profesorów, żeby tam czytać te czytania. I de facto tak to wyglądało. To było w takim miejscu, tak w samym środku.